Cześć, ja mam na imię Janek. Witam Was w nowej odsłonie warsztatów. Będziemy mówić o tym, jak edytować filmy za pomocą sprzętu Apple'owskiego i aplikacji iMovie, którą macie wbudowaną we wszystkie sprzęty Apple'owskie. Będziemy mieli 4 odcinki z tej serii. Teraz zapraszam Was na pierwszy odcinek, w którym powiemy o tym, jak zgrać filmy na Maca, jak używać AirDropa, czyli takiej bezprzewodowej komunikacji pomiędzy sprzętami Apple'owskimi, jak używać narzędzia pobierania obrazu na Macu i dodatkowo jak importować pliki do biblioteki iMovie. Zapraszam Was. W pierwszym odcinku temat główny, od którego zaczynamy, to jest zgrywanie filmów na Maca. Co teraz będę pokazywał, to jest używanie AirDropa. Na początku upewniamy się, teraz będę najeżdżał myszką, że mamy włączony Bluetooth. Jeżeli nie widzimy Bluetootha w tym miejscu na pasku, to oczywiście wchodzimy w preferencje systemowe na Macu i tutaj w menu Bluetooth możemy zaznaczyć pokaż Bluetooth na pasku menu i dzięki temu będzie nam się wyświetlał Bluetooth. Upewniamy się, że Bluetooth jest włączony, upewniamy się, że Wi-Fi jest włączone, jesteśmy połączeni z siecią Wi-Fi i następnie w Finderze wchodzimy sobie w AirDropa i zaznaczamy, że możemy je wykrywać na przykład każdy, tak jak jest tutaj w tym momencie. Więc AirDrop jest uruchomiony, Bluetooth włączony, Wi-Fi włączone i teraz będę próbował przesłać testowy film z iPhone'a na Maca. Klikam AirDrop na iPhone'ie, wybieram MacBooka, który jest dostępny, pojawia mi się monit, skąd to wideo pochodzi, klikam przyjmij i klikam zachowaj w pobranych. Jest też opcja oczywiście kliknięcie otwórz w zdjęciach, dzięki temu ten plik trafi do programu zdjęcia. O tej opcji będę mówił, że taka opcja jest, natomiast nie będziemy się nią zajmować w ramach tego 4-odcinkowego tutoriala. Natomiast klikamy zachowaj w pobranych. I dzięki temu ten film transportuje się do pobranych i albo będzie dostępny tutaj w tym miejscu pobrane rzeczy, albo wchodzimy po prostu w Finder, pobrane rzeczy i w tym miejscu tutaj będziemy mieli ten film. Możemy go sobie spokojnie przerzucić, na przykład łapiąc ten plik na pulpit. No i w ten sposób pokazujemy, jak działa AirDrop. Film jest aktywny i gotowy. To była pierwsza część, jaką się zajmujemy w ramach pierwszego odcinka. Kolejna część, tłumaczymy naszym widzom, w jaki sposób możemy podłączyć sobie telefon lub jakiekolwiek inne źródło obrazu, czyli aparat fotograficzny, kamerę, lustrzankę, cokolwiek, GoPro, i zgrywać to przez kabel. Więc w tym momencie podłączam telefon kablem Lightning. Podłączyłem swojego iPhone'a do MacBooka i w tym momencie chcę pokazać, że można kliknąć w lupkę w prawym górnym rogu, to jest ta lupa, albo wybrać kombinację klawiszy Command i spacja, żeby wejść w tak zwany Spotlight. Klikniemy dwukrotnie w pobieranie obrazów. Pokazuje nam iPhone'a i jego zawartość. Ja odblokowuję w tym momencie swojego iPhone'a, który jest podłączony kablem. I on zaczyna przygotować pliki. Teraz pojawiają nam się pliki, które są na iPhone'ie. Wybieramy sobie na przykład jeden z ostatnich filmów. Tu mamy film w formacie MOV. Wchodzimy sobie, wybieramy katalog docelowy, do którego chcemy to zgrać i albo tworzymy nowy katalog, albo ja już tutaj mam testowy katalog na pulpicie. Więc klikam testowy katalog, wybieram, klikam importuj, jest informacja o tym, że został zaznaczony jeden film, jeden plik 4000, oczywiście możemy te pliki zaznaczać w większej ilości, naciskając na przykład przycisk command i tak samo odklikując z przyciśniętym commandem, albo zaznaczamy po prostu więcej plików, naciskając shift i zaznaczając zakres tych plików, ale na potrzeby tego instruktażu wybierzemy sobie jeden plik MOV, klikniemy importuj. Komputer wyświetla informację, że został zaimportowany ten film. Jak teraz zamkniemy sobie pobieranie obrazów w testowym katalogu,
znajdziemy ten film. To jest dokładnie ten plik. Więc to była druga część, czyli podłączanie telefonu za pomocą kabla do komputera i zgrywanie do pobierania obrazu, które jest bardzo praktyczne, dlatego że możemy tworzyć sobie swoją własną strukturę katalogów i mieć kontrolę nad tym, gdzie te pliki pojawiają się i dokąd spływają. Kolejna opcja, którą będziemy poruszać w ramach pierwszego odcinka, to importowanie pliku do biblioteki iMovie, czyli otwieramy sobie program iMovie. Program iMovie możemy też znaleźć oczywiście wchodząc w Finder i programy. Ja już tutaj mam na pasku program iMovie. Program iMovie na swoim głównym ekranie będzie wyglądał w ten sposób, czyli my się będziemy tak naprawdę zajmować tworzeniem nowego filmu, dlatego klikamy plus, wybieramy sobie film. Oczywiście jest też bardzo fajna opcja zwiastunów, które polecam, natomiast tak naprawdę no nie będziemy się tym teraz zajmować, więc wybieramy pusty film i w tym momencie importowanie plików do biblioteki wygląda dwojako. Możemy przesunąć okno naszej biblioteki. Możemy na przykład z tego testowego katalogu albo z dowolnego innego katalogu złapać sobie po prostu film, trzymamy go myszką i na przykład przerzucić do tego okienka import multimediów. Jeżeli to upuścimy w tym okienku, no to po prostu zaimportowaliśmy z biblioteki, znaczy z pulpitu do biblioteki dany film. Możemy to robić absolutnie z dowolnego katalogu, możemy sobie otworzyć Findera i w Finderze znaleźć te pliki i potem poprzeciągać na okno, które stoi import multimediów. Możemy oczywiście zrobić to też w ten sposób, że wchodzimy w plik importuj multimedia i je sobie zaznaczamy. Możemy tak naprawdę robić to w kilku różnych metodach, natomiast ta metoda jest najprostsza. Jeżeli mamy jakieś ulubione filmy, możemy je skompletować na przykład w jednym testowym katalogu i cały ten testowy katalog też sobie przenieść tutaj. Dzięki temu pojawią się nam wszystkie te multimedia, zdjęcie czy film. To wszystko będzie tutaj po prostu zaimportowane. I później w kolejnym odcinku będziemy uczyć się, jak jakby przenosić te wszystkie rzeczy z zaimportowanych multimediów na panel pracy z filmem. No i w dalszych odcinkach jeszcze wykonamy dokładniejszą edycję. To by było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się co nieco o tym, jak przygotować sobie pliki do edycji w programie iMovie. W kolejnych odcinkach, na które Was bardzo zapraszam, powiemy nieco więcej o tym, jak już dokonywać właściwej edycji. Do zobaczenia.